Ja myślę, że każda zabawa, która powoduje ruch fizyczny, jest czymś wspaniałym, więc każdy z nas za chwilę odkurzy swój rower, pogoda się już robi, będzie można wyjechać, poszaleć. Każdy z nas to robi, więc można automatycznie dołączyć się do tego, abyśmy walczyli o rowerową stolicę Polski, bo każdy przejechany kilometr to dodatkowe punkty dla Zielonej Góry od 1 czerwca, bo teraz na razie trenujemy, od 1 czerwca walczymy. Ja dodatkowo rzucam wyzwanie wszystkim politykom, posłom, parlamentarzystom, radnym, rzucam wysłanie pani marszałek, kto z nas wykręci więcej kilometrów, ten dostanie torta upieczonego przeze mnie, a jestem przekonany, będąc łasuchem, że wygram i wykręcę kilometrów, więc niech każdy dołączy się do rywalizacji i zobaczymy, kto wygra. Ja już aplikację zainstalowałem, aktywne miasta i można zrobić kilometry na rowerze. Chyba każdy z nas lubi czasami pojechać na rowerze. Coraz więcej wspaniałych ścieżek, więc warto. Każdy rowerzysta, który chce wziąć udział w tym plebiscycie, musi ściągnąć aplikację na smartfona z systemem Android lub iOS. Rejestracja jest szybka, zajmuje kilka minut. Wybieramy Zieloną Górę, można sobie wybrać również podgrupę. Tych podgrup już w naszym mieście jest sporo, już wielu rowerzystów trenuje właśnie w tym okresie przed samą rywalizacją, która rozpocznie się 1 czerwca. I za każdym razem, kiedy wsiadamy na rower, aplikację odpalamy, kiedy zakończymy przejażdżkę, aplikację stopujemy i kolejne kilometry wpadają na konto Zielonej Góry. Co ważne, rywalizacja jest sprawiedliwa, nie jest zależna od wielkości miasta, ponieważ ilość kilometrów dzieli się przez ilość mieszkańców. Dzięki temu zarówno bardzo duże miasta mogą brać udział w tym plebiscycie, jak i średnie i mniejsze. Ja bym tutaj to podpiął pod taką trochę sportową rywalizację. Oczywiście pół żartem, pół serio. Rower to jest ruch, ruch to jest zdrowie i forma też jakiegoś tam sportu i rekreacji. A jeśli możemy gdzieś tutaj włączyć jakąś tą sportową rywalizację i spróbować jakby zwyciężyć w tej tutaj akcji między miastami, to czemu nie? Jest to zawsze jakaś forma mobilizacji, przyjemności i tak dalej później z ewentualnego efektu. A także bardzo, bardzo zachęcam. Sam mam rower. Oczywiście codziennie nie jeżdżę, ale trzy razy w tygodniu udaje mi się parę kilometrów pokręcić. Dzisiaj się dowiedziałem, że jest wspaniała aplikacja, którą oczywiście będę korzystał. I tych parę kilometrów mam nadzieję, że dla miasta nakręcę.